Siema, witam wszystkich po mega długiej przerwie. Kurczę, było to spowodowane tym, że miałem naprawdę nawał pracy w firmie. Kurczę, gdzieś tam 3 tygodnie byłem poza domem i tak w ogóle, ach, z przerwami, jeszcze jakieś tam awarie, transportera po drodze. Ach, już myślałem, że normalnie narzędzia wypakuję, 200 km do domu, jadę, słuchajcie, kurde, coś trzyma, nie? Jak ruszam, no... Tak mówię, no ciekawe, zacisk, który się nie zapiekł z tyłu, nie? No oczywiście wykrakałem 200 km do domu, staję, patrzę, felga aż gorąca, mówię nie, wypakuję, spalę dziada. No ale myślę 200 km, mówię czy wrócę, nie? No to dobra, no mówię w dupie. Lewarek miałem, wziąłem zapobiegawczo, już się przydał. Jeszcze lewaruję, taki tam pierdolnik, co podnosi ten tłoczek do góry, oczywiście pękł, musiałem kombinerkami, o Jezu, zacisk musiałem zrobić na krótko, wywalić go tak naprawdę, no jakoś tam wróciłem z bólami, 3 godziny w plecy, ale się dało, dlatego też taka przerwa mega duża. Jak widzicie, dzisiaj bryska, nie? Widzicie nawet czym, tak, zagadała, chodzi Valtra elegancko. Jeżeli chodzi o koszt remontu, jak mówiłem, 13 tysięcy ze swoją robocizną oczywiście, którą też ja liczę ogólnie, bo gdybym nie robił tej Valtry, nie poświęcił swojego czasu, po prostu bym robił coś innego w firmie swojej, no i bym pewnie stawkę godzinową taką policzył, żeby po prostu zarobił w tym czasie, a nie zarobiłem, także też trzeba to, uważam, liczyć, a wiele tego czasu, wiele osób tego po prostu swojej pracy nie liczy. Także tak to wyszło. Co do porozumienia, słuchajcie, no masakra, szkoda gadać tak naprawdę. Tyle wam na razie na ten moment mogę powiedzieć. I zdradzę wam tylko tyle, że to będzie na pewno długa, długa, ciężka droga jeszcze. No ale mam nadzieję, że tutaj się poznało takie osoby, że damy radę i mimo tej ciężkiej drogi, no jakoś się nie przejmuję w ogóle. Tak to wygląda na ten moment. No, cyka jak zegarek, jak długo. Tfu, wypluć. Nie no, zatankowana jest B0, piszmy całkowicie na B0, także już teraz tam nie ma. Dostawcy też zmieniony, także jest gitara i w ogóle. Próbki wszystko tak jak powinno od samego początku wyglądać. O, Piotr ze schodów nie złożył. Potem się felgi gno, schody się gno i kto to będzie prostował. Słuchajcie, odnośnie Pumy. Wiecie co tutaj? Zaniechanie, zemsta na polu. Ostatnio jak właśnie opryskałem, bo mamy posiane nawozy, na wszystko, dlatego na jakiś tam kłos i teraz sobie tutaj tę jedynkę, bo siana była później pszenica i wyszło trochę chwastów, bo to jest bezorka. No i zrobiłem na chwasty, teraz robię ten. Teraz robię poprawkę. Zrobiłem poprawkę na chwasty, teraz robię oprysk na grzyba, dokarmianie, skracanie, jakiś tam robal ewentualny, coś takiego. No i odnośnie Pumy. Wszystkim użytkownikom tutaj mogę pokazać, tam miałem sobie taką przygodę. Dzień szybciej pryskałem, wszystko ok. Pryszczę następnego dnia, okazuje się, że jest petarda, po jakimś czasie powolutku nam ciśnienie schodzi z tego tutaj pierwszego zegara, który tu nam pokazuje, czyli o tym mowa. Ciśnienie schodzi, nie jest w stanie nam dawki utrzymać, pisze komputer, no i zatrzymuje się, pompę wyłączysz, włączę, jest ok i tak jadę, no kurczę. Mówię tak, dzień szybciej pryskałem, powinno być ok, także że nic, żadnych objawów nie było. Teraz jeszcze właśnie teraz zadzwoniłem do Przemka. Mówię, Przemo, słuchaj, taka sytuacja, filtry. No dobra, filtry, ale mówię, kurde ty, no jak włączę pompę, wyłączę, jest ok, a jak dłuższy czas to wtedy się zamula, no to jak filtr byłby zapchany, no to kurczę, powinno od razu stawać. No i jednak też to się nie dogadaliśmy. Ja nie robiłem tego przeglądu nigdy, tak naprawdę pierwszy raz. Na pewno tam mi tłumaczył, gdzie są co, jak tam, to tylko człowiek nie pamięta. Mówi, odkręć filtr jeden. No ja patrząc tutaj, no co, no widzicie, tu mamy całą, tu można powiedzieć, rozdzielnie, tu odkręcam filtr, kurde, wszystko się leje. O Jezu, łapy całe mokre, o Boże, mówię, co za, no masakra, nie, dobra, wypatrzę czysty, kurde, to z tyłu jeszcze jeden jest, no dobra. No to idę do tyłu, szukam dziada. O, jest drugi, odkręcam, jest czysty, nie, no i tak kurczę, pojechałem jeszcze raz opryskać tam kawałek, no na każdym co kawałek włączę, wyłączę, patrzę jak jest. Ach, jak tam to chwasty, kurde, coś nie bardzo widzę. Oprysk bierze. A kurde, z tą bezorką to tak troszkę chyba, ale to temat na inny odcinek. No i w każdym razie zjechałem na dół, wyłączyłem, włączyłem, pompa jakoś tam zastała, poszła. No i się okazuje, mówię, przyjechałem, no jeszcze raz ten opryskiwacz oglądam, kurczę. No i zobaczcie, tu trzeci diabł siedzi, nie? Mówię, co tutaj, dziad siedzi jeszcze jeden, nie? No i tego jak odkręciłem, to faktycznie, no był kurde zalepiony. No i jak wyczyściłem, opryskiwacz wrócił, to do żywych, nie? No także
kurczę, troszkę trzeba tego sprzętu też poprzeglądać, ale i tak, o, mówię, wezmę ładnie tawotnicę, posmarowałem łańcuchy takim tam sprayem silikonowym specjalnym, też porobiłem, no ale o filtrach nie pomyślałem na początku sezonu. No i gdzieś to się tak naprawdę zemściło, ale słuchajcie, żadna tak naprawdę poważna awaria. Trzeba jechać dalej właśnie, także bez żadnego problemu. No, za dużo jest na głowie, a jeszcze nam tu Sanek zaśpiewa, a wyszedłem, ręcznego zaciągnąłem. No i tak to wygląda. Także trzeba troszkę te maszyny jednak przed sezonem. Już w tamtym roku miałem też taki nawał pracy i kombajn. Kombajn też, kurde, przed tym sezonem tak, no, był dobrze, był przejrzany dobrze, ale tak później gdzieś tam jeszcze widziałem takie tam, można powiedzieć, małe niedociągnięcia. Na szczęście się do nie mściło, ale no w tym roku już zamierzam to zrobić tak naprawdę rzetelny przegląd, konkretnie zacząć od headeru, każde tam pęknięcie czy coś, od razu ładnie szlifiereczka pospawać, podmalować, tak żeby to, no, no wymaga ten sprzęt gdzieś tam zawsze takiej kosmetyki. No, nawet jak się go tam na miejscu cały czas serwisuje. Tak to wygląda, no, nasza Walterka też ładnie cyka, mamy już zrobione 30 godzin od remontu, także no, jesteśmy już dobrej tutaj nadziei, że tutaj nic się więcej nie będzie działo. Teraz ostatni właśnie zabieg, ten T1 mi został zaległy, całe gospodarstwo już resztę mam opryskane. Następnym razem wam pokażę, tutaj sami widzicie na pewno taką ciemniejszą pszenicę, jest to pszenica po orce, tu jest bez orka. Dwa i pół tygodnia różnica siewu. No, zrobię wam porównanie, no na pewno już pierwsze porównanie jest takie, że trzeba dwa razy pryskać i tak, kurde, widzę, że też trafiłem, chyba taki lekki przymrozek nie miało być, a chyba jednak był trochę i tak nie wiem, czy do końca to zadziałało wszystko jak powinno. No ale mniejsza o większość, to się jeszcze raz poprawi, co zrobić. No i także mamy troszkę teraz jeszcze napiętych planów, bo przyczepę wziąłem kolejną do remontu, ale będzie fajny remont, pokażę wam już przyjdzie w przyszłym tygodniu. Co fajnego właśnie, że będzie taki remont, jak pisaliście, rama zgięta też i won, nowe całowniki, wszystko taki naprawdę porządny, nie budżetowy, tylko porządny remont. HLK 6 jest to, no, zrobiona zabudowa chyba na 10 czy na 12 ton, no i też oczywiście gdzieś tam stała chyba lekko pochylona z tego co klient mówił i niestety, kurczę, no, wybrzuszyło ramę i to z całownika hutniczego. Dajemy teraz mocniejszy całownik, plus jeszcze będę przerabiał ją na wywrot na trzy strony, bo aktualnie jest na dwóch tłokach, a klient jest też trochę tam w warzywkach siedzi, także chcę po prostu wywrot na trzy strony. To kupiłem też w międzyczasie kontener, myjki jeszcze nad nie uruchomiłem, tą, którą kupiłem, tam widziałem komentarze, pisaliście, żeby zrobić jakiś film pokazowy, no sam ciekawy jestem tak naprawdę, jak to chodzi, bo jeszcze, no, nie miałem okazji uruchomić, no cały czas w biegu, kurde, tu jeszcze mówię, zawsze coś dodatkowego dochodzi i w ogóle, o tu wam mogę pokazać. Takie drzewa były, jak tu widzicie, a tutaj dwa lata temu przeszła u nas wichura taka, no i wszystko tak powaliło. Normalnie wyczyściło las do zera praktycznie. Zrobiło naprawdę, kurczę, niezły bajzel albo jubel, jak to woli. To dwa lata temu było taka sytuacja. Dosłownie taki pas szedł i nam pomielił, no ale co zrobić. No, mamy ogólnie bardzo suchą tą wiosnę, nic tu u nas nie pada, tyle co tam napada, to ten piasek widzi, to tam godzinę się nie kurzy i to wszystko. Czasy jakieś dziwne, nawozy drogie, paliwo podrożało, doi, kurde, z nas rząd jak cholera, no ale co zrobić, na to wpływu, kurcze, nie mamy jakiegoś większego. Jeszcze mało tego, gdzieś, kurczę, przesiałem tego swojego selfika, co sobie zakupiłem, żeby było wygodniej. Gdzieś go tak położyłem, że nie mogę go znaleźć. No ale cóż, ja jadę właśnie teraz opryskać tą T1 na drugie pole, na ten nowy nabytek. Tam akurat też było dwa razy talerzówka, także też tam ten zakup tam nam późno wyszedł. O, tu bobry mamy, ją tamę, nie wiem czy widzicie, jak tam jest, nie widać, jest zatamowane. No i tam też właśnie była ekologia i było dwa razy
talerzowane i siane. Ale o tym wam opowiem w kolejnym filmie, jak to wygląda. Zrobiłem troszkę tam też roszad, troszkę krzaków powycinałem, ale to za chwilę. Za chwilę, w kolejnym filmie zobaczycie, jak to przeżyto wygląda po 3-letniej ekologii.